Moim gościem dla Sporty Walki ORG jest Tomasz Sarara. Panie Tomku, jak przede wszystkim przygotowania, jak forma przed walką na tej dużej imprezie, jaką jest Grand Prix K1 na warszawskim Torwarze? Dzień dobry. Wydaje mi się, czy tak jak już powiedziałem, jestem wręcz przekonany, że forma faktycznie jest odpowiednia, że wystrzał faktycznie będzie na 28 marca i będę mógł zaprezentować wszystkie swoje możliwości w jak najlepszej dyspozycji. Wydaje mi się, że wszystko jest na swoim miejscu, także okaże się to i sprawdzimy już w niedzielę, ale jestem dobrej myśli. Mówiłeś na konferencji prasowej, że plan minimum to jest wygrać turniej. Czy właśnie w związku z tym, aż nie chcę się pytać, co by się stało, gdyby się jednak nie udało go wygrać? No tak jak mówię, jestem maksymalistą i staram się faktycznie brać wszystko, co jest do wzięcia, dlatego naprawdę uważam, że plan minimum to jest wygrać turniej, jeśli tak nie daj Boże odpukać, stałoby się inaczej. No oczywiście jest to sport, także trzeba brać to przede wszystkim pod uwagę. Ale śmiałem się wśród swoich znajomych w Krakowie, że jeśli się nie uda, to rezygnuję i wracam do pracy. Także oby tak się nie stało, bym nie miał tego dylematu, ale oczywiście pół żartem, pół serio, naprawdę poważnie podchodzę do turnieju. Ale tak jak powiedziałem, jest to sport. Różne warianty mogą się zdarzyć. Czasem coś nie zależy ode mnie, może być kontuzja, może być faktycznie słabszy dzień, może być nieudana dyspozycja i plan legnie w gruzach, także nastawiam się mocno, plan jest jeden, cel jest jeden, ale na ile uda się go zrealizować, to się okaże. Drugi Polak i z Ogonach również bierze udział w tym turnieju. Możliwy jest finał, gdzie spotkacie się we dwoje, prawda? No tak, nie ukrywam, że jest to dla mnie optymalna opcja. Chciałbym, żeby Izu doszedł jak najdalej, ale chciałbym, żeby finał to było wszystko, co może zdobyć. Także chciałbym walczyć z Izu w finale, zaprezentować się tam jak najlepiej, oczywiście wygrać. Najlepiej w jak najładniejszym stylu, bez żeby nie było żadnych domniemań, że może werdykt był gdzieś, był wyrównany. Chciałbym wyjść, pokazać się jak z najlepszej strony, wygrać z dużą przewagą i wtedy wracam zadowolony. Jak mógłbyś porównać warunki do trenowania w Polsce i warunki, które są w Holandii? Ponieważ ćwiczyłeś i tutaj, w tej chwili trenujesz w Holandii. Jak mógłbyś porównać właśnie warunki panujące u nas i za granicą? To, czego nam najbardziej brakuje, to właściwie tam mam w jednym miejscu skupionych wielu sparring partnerów, zawodników, którzy mają wysoki poziom sportowy, a przy okazji moje warunki fizyczne. Także jeśli chodzi o trenowanie w Polsce, oczywiście najlepszym takim miejscem jest zgrupowanie kadry narodowej, ale takich zgrupowań jest po prostu za mało, aby bazować na tym całoroczną formę. W swoim klubie najlepszym moim sparring partnerem jest Łukasz Jarosz, którego pozdrawiam i jest to zawodnik, który naprawdę, jeśli chodzi o poziom sportowy, uważam, że za samą czołówkę, ale jeden zawodnik to jest za mało. Tam są trenerzy naprawdę, którzy mają doświadczenie, są według mnie najlepsi na świecie, przekazują mi swoją szkołę, jej się uczę, wydaje mi się, że przynosi ona dobre rezultaty i to jest chyba największa różnica. Zawodnicy, trenerzy, podejście profesjonalne do treningu, bo niestety w Polsce małymi krokami, ale idzie to w dobrym kierunku, aby ten sport faktycznie stał się typowo profesjonalny. Tam już jest to na swoim miejscu i to jest ta największa różnica. Twoim przeciwnikiem w pierwszej rundzie turnieju będzie Ihar Buchaenka z Bułgarii. Wiesz coś o nim? Pierwszym moim rywalem miał być zawodnik z Kazachstanu, jednak doznał jakiejś kontuzji i został wycofany. Wiem, że zawodnik ten walczył tydzień temu na gali K1 w Białorusi. Także wydaje mi się, że jest już to pierwszy minus dla niego, ponieważ ja wiem, że walczyć co tydzień nie jest wcale łatwo, ale nie jest powiedziane, nie widziałem tej walki, znam ją tylko z opinii. Myślę, że jego słabym punktem na pewno jest kondycja, bo o tym wiem, co uważam z drugiej strony za swój plus, bo z tych atutów muszę korzystać, czyli szybkość, dynamika i kondycja i miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. Jakie twoim zdaniem będą twoje najsilniejsze punkty w tym turnieju? No to jest właśnie to, co wymieniłem, czyli na pewno nie będę miał gdzieś przewagi, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Jest to turniej wagi ciężkiej, do której jeszcze na pewno brakuje mi kilku, jak nie kilkunastu kilogramów, ale na to jest czas, aby pracować nad czymś takim, bo nie jest to kwestia kilku miesięcy. Także tak jak powiedziałem, no wykorzystać swoje najlepsze zalety, a dużo osób twierdzi, jest to jakaś opinia, że ja jeśli chodzi o wagę ciężką, czy nawet jeśli chodzi o swoje warunki fizyczne, szybkości nigdy mi nie brakowało, dynamiki. Bywały problemy z kondycją, ale wierzę, że już są za mną. Tomasz Sara dla Sporty Walki ORG. Dziękuję. Dziękuję bardzo.